leader bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Checking her to be the drink of meters from I got a high strength. W tym pięknym, letnim, upalnym dniu wita Was Łukasz Zaczyński i Marcin Wleźlak. W dniu, w którym naszym największym marzeniem najprawdopodobniej, gdy temperatury osiągają nierzadko 37-40 stopni Celsjusza w cieniu, naszym największym marzeniem jest wyjechać poza miasto, to usiąść gdzieś w cieniu lub też popływać kajaczkami sobie po wodzie i odpocząć. A na takie wyjazdy poza miasto idealnie sprawdzi się samochód, który dziś przetestujemy, i jest to taki samochód z lekkim terenowym zacięciem, w którym w komforcie przemieścimy się z punktu A do punktu B, a człowiek w taką pogodę też o niczym innym nie marzy, jak właśnie jak najmniej chodzić, żeby się nie spocić, żeby być cały czas w klimie i żeby było miło i sympatycznie i komfortowo. Odpowiedni w takich momentach wydaje się samochód Sport Utility Vehicle, czyli w skrócie SUV. Samochód, który idealnie nadaje się do wyjazdu poza miasto i z pewnością będzie oferował niezrównany komfort. A po co o tym wszystkim mówię? Zobaczcie. Mamy tutaj nowego, odświeżonego Volkswagena Tiguana, który zdecydowanie pasuje do gamy modeli SUV. Jest wielki, masywny i daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jak tak na niego patrzymy, to co zmieniło się w stosunku do poprzednika? Przede wszystkim z przodu przemodelowano pas przedni. Widać zmianę tutaj na atrapie chłodnicy, która jest teraz trochę bardziej podobna do reszty Volkswagenów. Na przykład nam bardzo mocno przypomina Volkswagena CC, duży znaczek Volkswagena oraz mocne, wyraziste przetłoczenia na masce. Również uroku i elegancji i nowoczesności przede wszystkim dodają nowe reflektory LEDowe, które niestety w wersji Cityline dostępne są za dopłatą w wysokości 4000 zł. Szkoda, ale warto. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy po wejściu do tego samochodu, jest olbrzymia deska rozdzielcza, a szczególnie jej środkowa część. Jest naprawdę bardzo muskularna. A znajdziemy tutaj standardowo radio, cały sprzęt multimedialny oraz ustawienia klimatyzacji, wentylatory i całą masę, wywietrzniki raczej, i całą masę schowków, co jest na pewno na plus. Jeśli chodzi o komputer pokładowy, bardzo łatwo można się nim obsługiwać, jest bardzo intuicyjny i co ważne, ma menu w języku polskim. A przechodząc do schowków, jest ich naprawdę bardzo dużo więcej niż w niejednym samochodzie, w którym powinno być o wiele więcej, takie na przykład w Citroënie C3 Picasso. Znajdziemy schowki standardowo w drzwiach, pod nogiem pasażera, a oprócz tego tutaj mamy takie wgłębienie na, nie wiem, na telefon, na, no, wszystko tu można położyć. Do tego tutaj zamykany schowek, nad zamykanym schowkiem kolejny schowek, pod zamykanym schowkiem kolejny schowek, w konsoli środkowej kolejne, jeden cup holder i kolejny mały schowek, no i oczywiście w podłokietniku. A oprócz schowka w podłokietniku mamy także wejście na słuchawki i wejście takie jak na zapalniczkę, jak do ładowania telefonów, tak więc to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o wykonanie tego wnętrza, powiem tak, jest tutaj zdecydowanie, tu zarysowuje się taka górna część tej deski rozdzielczej i mimo tego, że wygląda ona jakby była wykonana z tego samego materiału co dół, tak nie jest. Ten dół jest twardy, jest to twardy materiał, a wyżej mam taką, no, gąbkę, palcem czuć jak to się wciska, ale to nie wywołuje we mnie jakichś negatywnych wrażeń, nic nie trzeszczy. Dodatkowo mam tutaj taki szary, grafitowy panel, nie tylko na środku, ale także tu po bokach przy tych wietrznikach także. Co jeszcze? Mamy tutaj na drzwiach z jednej jak i z drugiej strony i także z tyłu to jest przeniesione nieco wyżej wszystkie przyciski do otwierania szyb i do ustawienia lusterek w tym przypadku. Zazwyczaj one są gdzieś tutaj, a tutaj naprawdę bardzo wygodnie się obsługuje, są mniej więcej na wysokości kierownicy, tak więc to jest na pewno na duży plus. Jeśli chodzi o sprzęt audio, jeszcze wracając do multimediów, no to nie jest on jakiś ekskluzywny, to nie jest na pewno Audi Multimedia. Jak podgłośnimy, to nie czujemy tej mocy tych głośników, nie to, że są ciche, ale po prostu nie są takie, no to nie jest to w każdym bądź razie. No i warto wspomnieć także o bezpieczeństwie, jak zwykle to bywa. Poduszki powietrzne, mamy tu ich, naliczyliśmy 6, tak więc no jak zwykle to jest standard. Standardowo zegary także czarne z białym podświetleniem, a pomiędzy nimi znajdziemy komputer pokładowy, który pokazuje nam, czy otworzyliśmy drzwi, czy w sumie mamy otwarte drzwi w danym momencie. Podczas włączenia asystenta od parkowania także nam się te wszystkie informacje wyświetlają, tak więc to jest dobre, to mamy przed oczyma i naprawdę, jeśli chodzi o samą jazdę, to zaraz się przekonam, ale siedząc w wyłączonym stanie czuję się naprawdę bezpiecznie. Siedzę wysoko, a jeszcze można wyżej siedzieć i niczego tu nie brakuje. Z tyłu miejsca jest wystarczająco dużo, aby zmieściły się dwie dorosłe osoby i ewentualnie po środku jedna chuda, ale wtedy te dwie obok mogą mieć pretensje, że nie mają po środku podłokietnika. A jeśli o to chodzi, to pociągając za taką tutaj tasiemkę, wysuwamy podłokietnik, a dodatkowo z cup holderami, z taką powierzchnią niegładką, tylko żeby nam się tu czasem coś nie przesunęło. I co jest nietypowe, ta część nie składa się jak... to jest całość. Nie składa się ona z dwóch części, że pierwsza to cup holder albo ewentualnie podłokiennik i tu dopiero jest druga część, którą kładziemy, jak na przykład chcemy schować narty, tylko jest tu całość, razem z zagłówkiem, tutaj to widać. No jest to pierwszy raz z takim czymś się spotykam, ale jest to bardzo wygodne. On nie jest miękki, ale tutaj jesteśmy pewni, że możemy coś postawić. A no jeśli tu czegoś nie postawimy, pod nogami mamy tackę, w którą możemy wsadzić kubeczek, możemy położyć talerzyk i ona jest naprawdę taka, no wiem, że to się wygina, ale w czasie jazdy tutaj nic nam się nie wyleje. Schowam to. Schowam to. Po środku znajdziemy wywietrzniki, gniazdo na zapalniczkę i także nie schowek, ale kolejne dwa cup holdery. Nie wiem po co aż tyle, bo cztery osoby się tu nie zmieszczą, ale powiedzmy, że ktoś lubi, nie wiem, kolę, fantę i wody gazowane i niegazowane, tak więc może tutaj mieć dużą różnorodność, jeśli chodzi o wybór. No, jeśli chodzi o sam komfort, to naprawdę fotele są bardzo wygodne, nad głową jest bardzo dużo miejsca i na brak miejsca ogólnie na pewno nie można narzekać. Bagażnik nowego Tiguana ma 470 litrów przestrzeni. Jeśli komuś nadal jest mało, to może sobie włożyć koło, a jeśli komuś jest nadal za mało, to może sobie złożyć siedzenia. Nie jest to takie proste, ale w miarę. Otworzyła nam się płaska powierzchnia, na której można wypoczywać. A jeszcze jedno. Wysoki próg załadunku, ale jest to spowodowane, wiadomo, dosyć wysokim zawieszeniem tego samochodu. Trzeba po prostu się trochę namęczyć, żeby wsunąć kredens lub sarkofag do środka. No, to jedziemy. Samochód, którym jedziemy, ma silnik o pojemności 1.4 i moc 122 koni mechanicznych. Jest to jeden z najsłabszych silników wmontowanych w Volkswagenie Tiguanie. Mamy zamontowaną tu sześciobiegową skrzynię biegów, która sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo precyzyjna, wiemy dokładnie, który bieg wchodzi. I mamy tutaj także system Blue Motion, dzięki któremu samochód powinien być bardziej ekonomiczny i ekologiczny, co jest bardzo ważne dla wielu w dzisiejszych czasach. W czasach, gdy powstają samochody elektryczne, które są w sumie tylko na pokaz, że firma umie coś takiego zrobić. Taki system to jest dobry dodatek, żeby się dobrze zaprezentować. Samochód można kupić od 85 tysięcy złotych aż do 120, nie licząc oczywiście jakiegoś dodatkowego bajeranckiego wyposażenia. Tu w grę wchodzą głównie silniki, jakie nam tutaj firma Volkswagen zamontuje. A silniki mamy do dyspozycji 4 benzynowe oraz 3 diesle. Najsłabszy silnik benzynowy to właśnie ten, jaki mamy, 122 konie, a najmocniejszy 210-konny 2-litrowy, czerwony 2-litrowy silnik. Jeśli chodzi o diesle, najsłabszy to jest zupełnie najsłabszy silnik, bo to jest 110 koni 2 litry, a najmocniejszy 170 koni, tak więc także 2-litrowy silnik, tak więc no jest się czym pobawić przy takim silniku. Jeśli chodzi o nasz konkretny model, do setki rozpędzimy się w nieco ponad 10 sekund. Z racji tego, że to nie jest sportowy samochód, no nie można się przyczepić, jest w miarę, jest samochód bardzo dynamiczny, tak więc jeździ się bardzo fajnie. A maksymalną prędkość, jaką osiągniemy według producenta 183 km/h, mimo tego, że na prędkości manewru mamy 240, chyba że są tylko takie uniwersalne. Jeśli chodzi o właśnie przyspieszenie, to nie powiem, no, to nie jest jakaś moc, nie czuć tego wciśnięcia w fotel, ale samochód, jak już wcześniej powiedziałem, jest dynamiczny i czujemy się w nim dość pewnie. Hamulce to nie są jakieś żylety straszne, trzeba uważać, jakieś naciska, bo zaraz tutaj nam eksplodują, tylko bardzo, bardzo fajnie można wyczuć i bardzo delikatne ciśnięcie, naprawdę tak, no, czujemy te hamulce. Zawieszenie, co tutaj w mieście, przynajmniej na takich równych drogach, ulicach jest ciężko sprawdzić, jest naprawdę bardzo dobre, jest całkiem miękkie i bardzo dobrze sprawuje się na wszelkiego rodzaju nierównościach, tak więc to jest na pewno duży plus. A jeśli chodzi o to, jak samochód sprawuje się, gdy skręcamy, zawracamy, sam promień skrętu i zawracanie sprawdzimy, ale naprawdę przy większych prędkościach, gdy skręcam samochód, nie wychyla się specjalnie na boki, naprawdę trzyma się bardzo dobrze. Przyjechaliśmy na parking jednego z łódzkich supermarketów, a żeby sprawdzić nie tym razem w pierwszej kolejności promień skrętu, ale system Park Assist. No dobrze, teraz poszukam miejsca parkingowego. Wiem, że o tej porze to nie jest ciężko, bo jest mało samochodów, ale poszukam czegoś, żeby móc zaparkować pomiędzy samochodami i pokażę Wam, jak działa taki system. Jedziemy. No dobrze, włączamy system parkowania prostopadle, kierunkowskaz, po której stronie chcemy zaparkować, no i za czym, co pokaże nam system. Pokazał nam, żeby wrzucić wsteczny i zdajemy się na jego łaskę. Zaparkuję za samochodem. Warto patrzeć, co się dzieje w lusterkach, bo to jest jednak mimo wszystko tylko komputer. Tak więc ciach. Zapikał, pokazuje, żeby wrzucić jedyneczkę. On podjedzie sobie kawałek do przodu. Ja mam rączki tutaj. I pokazuje znów, żeby wrzucić wsteczny. Wrzucam wsteczny tak, jak on sobie życzy. No i parkuję idealnie, nie dość, że obok samochodu, to jeszcze idealnie w kopercie. Tutaj nam pikał krawężnik. Park Assist wyłączony, przejmij kierowanie. I tak właśnie działa system Park Assist i spodziewałbym się, że działa gorzej, a naprawdę można mu zaufać. Zobaczymy, ile będzie pomiędzy nami miejsc parkingowych. Ruszamy. Kierownica w prawo i pierwsze, drugie. Stajemy na niemalże trzecim, czyli 2 i 3 czwarte miejsca parkingowego jest pomiędzy nami. Dobrze, mimo wszystko, a szczególnie, że układ kierowniczy jest taki, że można obracać jednym palcem, naprawdę to wszystko lekko chodzi, tak więc nie dość, że promień skrętu jest mały, to jeszcze na parkingu dzięki systemie Park Assist nie będzie problemu, żeby zaparkować. Ciekawego, opcjonalnego wyposażenia, które myślę, że jest całkiem fajne i warto je zamówić. Jest na przykład możliwość do kupienia krystalicznie czystego, pięknego dachu panoramicznego, szklanego dachu. Możemy mieć również podłogę bagażnika, która będzie miała jakąś tam większą ilość schowków. Jest również Blue Motion Technology. To już mówił o tym Marcin. Ten samochód właśnie ma to. Do tego należy tutaj pakiet właśnie takich nowoczesnych rozwiązań. Odzyskiwanie energii z hamowania, czyli ten system rekuperacji, komputer MFA+, który tutaj nam pokazuje, jaki sugerowany bieg, oraz system start-stop. W samochodzie możemy również zaopatrzyć się w bardzo dużą ilość różnych systemów. Volkswagen naprawdę teraz nas rozpieszcza tym, ale też może to być trochę niebezpieczne, bo może wyłączyć naszą czujność. No i co do tych systemów? No, mamy tutaj na przykład do kupienia, znaczy do zamówienia, asystent zmiany pasa ruchu. To jest coś takiego, że nas utrzymuje na pasie. Asystent świateł. Są to no, światła, wiadomo, doświetlanie zakrętów i tak dalej. Tam w miarę inteligentnie potrafi tym rozporządzać. Asystent parkowania, który już tam Marcin pokazał. Kamerę wsteczną. Tempomat oraz system rozpoznawania znaków drogowych. Przydałoby się podsumować. Tak. Dzisiejszy odcinek. Tak. Nawet podobał mi się. Tak, ale po dłuższym przejechaniu zrobił na nas lepsze wrażenie niż takie pierwsze. Tak, tak. Zdecydowanie, bo pierwsze wrażenie było takie sobie, a później już tak powiem. Coś, co od razu zauważyłem, coś, co od razu zaplusowałem, to było to, jak działa skrzynia biegów w tym samochodzie. Tak. I no, również Marcin zauważył, że działa bardzo fajnie, bardzo tak dokładnie, jest bardzo precyzyjna. Tak, bardzo fajnie. Tak samo jest również z zawieszeniem w tym samochodzie, no ale to jest coś, co już słyszeliście podczas testu. Teraz możemy Wam jedynie powiedzieć, czy samochód nam podobał się i czy warto go kupić. Nam podobał się, mi podobał się. Tak, mi też się podobał. Czy warto go kupić, no? No, jak ktoś ma pieniądze na nowy samochód i chce akurat Tiguana, to kupi Tiguana. Tylko, że chyba lepiej będzie kupić jednak Tiguana z napędem na 4 koła. 4 koła, tak, tak. To jest... no, można się czasem ośmieszyć, jak się próbuje podjechać pod jakąś górkę. I nie można. Nie można podjechać, niestety. Co jest fajne w tym samochodzie, no jest fajne to, co Wam pokazywaliśmy, czyli ten asystent parkowania. Jest bardzo precyzyjny i parkuje nawet w miejscach, gdzie szczerze mówiąc ani Łukasz by się nie odważyli zaparkować, na przykład równolegle. Co do ceny tego samochodu, to ta najniższa poprzeczka, ile to było? 85 tysięcy. Powiedziałbym tyle, że Volkswagen wydaje mi się, że trochę zmienił politykę cenową ostatnio. I no, nie wiem, wydaje mi się, że to jest całkiem niezła kwota, bo konkurenci są tacy, że konkurentem jest Audi Q3, na której jest trochę droższy. No droższy, jest to samochód bardziej prestiżowy, więc i też cena jest wysoka. Toyota RAV4, która jest mniej prestiżowa, no jest droższa. Tak? No właśnie, i jeszcze Ford Kuga, który wydaje mi się, że właśnie jest raczej... Dobra, okay. Musimy kończyć, bo widać, że bardzo lubią nas różne owady. No dobrze, to dziękuję. Dziękujemy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, tam idziemy. Teraz idziemy tam. Odchodzimy od samochodu, po prostu. No, dokładnie.